Dzień dobry, Jakub Kołodziej z tej strony. A w dzisiejszym odcinku, czwartym odcinku, tak jak obiecałem, że będzie to w trzecim, Elite Trainer Box. Zapraszam. Trochę się znowu zmienił sprzęt od poprzedniego odcinka. Tym razem główną naszą kamerą jest aparat Sony Alpha. 500? Jest to kamera mojej siostry. Dość stara, ale chciałem ją wykorzystać, żeby przetestować kolejną możliwość. Więc przeskakujemy z, na, z telefonu na Canon'a i z Canona teraz na Sony. Zobaczymy, co nagrywa najlepiej między pierwszym, trzecim, a czwartym odcinkiem. Mam nadzieję, że automatyczny fokus daje sobie radę w tym aparacie, bo jest taki ustawiony. No i. Lecimy z boksem, dużym boksem. O, jeszcze zanim zaczniemy, to w sumie szybkie sprostowanie. Jeśli chodzi o tę kartę, jest to karta holo, rare, ta karta. A to, co zawsze nazywałem y, holo, czyli tego typu kartę, to jest reverse holo, czyli y, w tych kartach, w których holograficzny jest obrazek, są to karty holo, a tych, w których obramówka dookoła jest holograficzna, jest to reverse holo. Dodatkowo jeszcze oznaczenia na dole karty, to pokażę już na tej drugiej kamerze, i tak naprawdę te oznaczenia, o tutaj przy numerze karty, czy to jest gwiazdka, diamencik, kółko, czy biały, biała gwiazdka, to są oznaczenia rzadkości kart. I na to warto zwracać uwagę. Trochę się podszkoliłem, żeby jakoś to było. Żeby wreszcie coś wiedzieć I nie gadać głupot na tych odcinkach Aż tyle I tak już muszę czytać nazwy tych kart To już wystarczy żeby się zbłaźniać Lecimy Ale może zanim to ustawia automatyczny fokus No to przechodzimy do otwierania Zdejmę od razu tą folijkę Z tego opakowania Żeby światło z softboxa Się tak nie odbijało w podglądzie Znaczy nawet nie w podglądzie Tylko po prostu żeby się nie odbijało W tym miejscu Bo wiem że to tylko przeszkadza a no i tak się trochę odbija. Nieważne. Teraz pytanie. Okej, okay, już wiem jak się to otwiera. Okej. Okay. Na samym starcie. Aha, kolejny poradnik do kart, tak żeby było widać. Ok, czyli jeśli rozumiem, to. Welcome to. Mhm. Mm ok, czyli jest to poradnik nie do gry, co po prostu do tego dodatku. Na pewno sobie przejrzę. A to też warto było pokazać. Z tyłu pudełka jest dokładny spis tego, co znajdziemy w tym boksie. Dodatkowo tutaj są informacje na temat, co znajduje się w całym dodatku z tego boksa, w tych boosterach. Prawda? Nie kłamie was? Tak. Tak, jest informacja, że jest więcej niż 100 Pokémonów shiny, że, Pokemonów, że kart z Pokémonami shiny, więcej niż 30 Pokémonów V i VMAX i tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładniejsza, jakby taka zachętka do tego, co możemy znaleźć w boksach z tego dodatku. Mhm. Aha, to otwiera się w tą stronę. Ok. Ciekawie jest to zapakowane. To może nie będę tego dawać na kamerę. Tylko zostawię tutaj ja to będę wyciągał pudełka. Zacznijmy od tego. Co to jest? Ok, czyli chyba to już dostaliśmy. Tak, jest to i tak, to jest dokładnie nawet to samo. Bo poznaję po tyle. Jest to po prostu instrukcja do gry. To jest mało istotna rzecz. Ołu. Mamy nasze kości i znaczniki. Znaczniki już otworzę później, bo jest do dokładnie to samo, co wcześniej. A tutaj są kości. Tak jak to było w przypadku Tulkida. Są tutaj kości z oznaczeniami obrażeń i główna kość. Tak naprawdę tyle. Yy, z tej części oczywiście. Nie wiem jak to otworzyć. To jest tutaj, w tej przedziałce tak żeby tego. O, w taki sposób. To się tak fajnie odgina. Dobra. Masę boosterów. 10 chyba? I to wszystkie z tego dodatku. Co prawda są to chyba, są to boostery już ze starego dodatku, bo aktualnie najnowszym dodatkiem jest ten Fusion St Strike, jeśli dobrze pamiętam, więc jestem trochę nie na bieżąco, ale bardzo lubię, jak już mówiłem we wcześniejszym odcinku, Eevee i nie mogłem się powstrzymać od kupienia tego boksa. I teraz druga przedziałka. Oczywiście boostery otworzymy tylko troszeczkę później na końcu, tak jak zawsze to robię. ok. Pierwszą rzeczą są karty energii. Tak. Tak, dobra, dobra. Ma być 45 kart energii i to jest w tej folice. Sprawdziłem to, bo nie chcę otwierać kart energii, jeśli nie muszę. Patrząc, ile boosterów otwieram, może nie będzie to potrzebne, albo przynajmniej na przykład otworzę te, a nie będę otwierać tych kart energii z Tulkida. Aha, dobra. Tutaj mamy kod do gry online, to mi się przyda, bo też zamierzam trochę sobie w to pograć, więc wszystkie z tych rzeczy, jak wpiszę kod, to dostanę w wersji elektronicznej. I to, to jest to, na co czekałem. Jest to EV VMAX. Chyba to jest moja pierwsza karta VMAX. Póki co tam udało mi się trafić jakiegoś, yy, jakąś kartę V, ale VMAX jest to moja pierwsza karta. Co prawda była w tym boxie gwarantowana, więc nie jest jakoś niesamowicie rzadka i niespotykana, ale się z niej mega jaram. Dobra, dobra, dobra. Szybka folika, Szybka folika. Dobra. Folika przygotowana. Czas na operację. Dobra, może, może po prostu. Skoro i tak widzę tą kartę, to. Użyję nożyczek. Ja pierdzielę jak ona jest piękna. Nie dotykam jej, żeby nie popalcować. Bo wiem, że mogą zostać ślady palców. Dobra, dobra. Mamy to. Najważniejsza karta z całego zestawu jest zabezpieczona. Możemy iść dalej. Okej. Okay. Dostaliśmy chyba wiem co to jest. To są y, takie, jak to się. To są takie jakby no to jest, to jest zwykły karton, którego można użyć do tworzenia przedziałów w pudełku. Bo jak widziałem na tam filmikach, aha. Jak widziałem na różnych filmikach z turniejów, to używali po prostu tych pudełek po Elite Trainer Boxach jako kartholdery. dobra? I ostatnia rzecz, jaka jest w tym boksie, to są Koszulki. I o tym też wiedziałem. Koszulek mam w tym momencie bardzo dużo, bo i kupowałem swoje własne, te, których aktualnie używam, przezroczystych. I teraz mamy takie z Eevee, tak samo z Tulkida. Mamy te do wyboru do koloru, ale będę używać na razie tych przezroczystych. Albo może jakieś, albo przerzucę te najważniejsze karty do tych pokemonowych, albo nie wiem, nie mam pojęcia. Pomyślę o tym później. I teraz. Ten kawałek kartonu wyciągnąłem i mamy pudełko. Tutaj rozszerzę kamerę. Wybaczcie, że tutaj widać tą przestrzeń, ale tak będzie lepiej to wyglądało. Więc teraz mamy po prostu pudełko, które się zamyka w taki sposób, w którym będzie można trzymać swoje karty i tego używać o właśnie jako przedziałków. Przedziałów. Jako czegoś do przedzielania. Już kuźwa, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. No to co? Boostery. Tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która nam została. Let's go. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy kartę energii. Luxio. Rusted Sword. Rusted Sword. Bolgaj. Wiem, że na pewno dość rzadką kartą jest Bolgaj jako trener w wersji full Art. Spinarak. Buizel. Roulet. Chyba Trapinch to jest. Dobra. Snom. Kaknera. Dobra, może być Kaknera. Który jest. Tak, właśnie mi kamera wysiadła, więc skończmy tego boostera, później zobaczę co dalej. Już bez kamerki y, swojej, na swoją twarz. Mamy kaknera, która jest reversem holo, już nauczony, co to dokładnie jest. Uuu, I tutaj mamy rilabum, to jest najwyższa forma ewolucji y, naszego startera. I ona jest holo, po prostu holo. Dzień dobry, dzień dobry. Już kamera jest. Mam nadzieję, że tym razem tak szybko się nie przegrzeje. Co prawda, odczekałem bardzo krótką chwilkę, chyba wyłączyła się. Tak naprawdę minęło 5 minut, niecałe. I w tym momencie wydaje się już na tyle chłodna, że nie powinno się włączyć. O! Morpeko! Raz, dwa, trzy, cztery. Wiemy już o Morpeko. Karta energii. Nie mam pojęcia. Nie, nie próbuję tego przeczytać. O, znowu Luxio. Emil Tower. Nie jestem pewien jak się po prostu czyta ten team z Sword and Shield. Jest Morpeko. O, który jest pokemonem elektrycznym. Nie wiedziałem. Mamy Kaknerę, tylko m, tym razem zwykłą. Horsea. u, jakiś słodki. Kafant? Okej. Okay. Chutli. Czu nie, nieważne. Dartix, bo to jest znowu to samo, jest jakby ten sam Pokémon, tylko tutaj mamy go jako yy, holo, czyli jest to ta sama karta, ten sam Pokémon, tylko w innym wydaniu. O kurcze, to jest nawet taki jakby inny znaczek, którego nie, nie widziałem wcześniej w żadnych podglądach ciekawe, będę musiał za chwilę sprawdzić ile to, czy ta karta jest na pewno jakaś rzadka, bo bo pokemony, które są shiny, które są na kartach, są jeszcze rzadsze niż holo i reverse holo i możliwe, że właśnie ją trafiliśmy, ale pod nią jest jeszcze jedna karta, więc zobaczmy co tam się kryje jako nasza ostatnia karta, Dreadnaw, ok. Tak jak wcześniej mówiłem i podejrzewałem, są to po prostu wersje shiny. Widać to po wyglądzie, szczególnie tej Dartix, tej Sowy, i na numerze karty, to, że jest SW, oznacza shiny Volt. Ok, ale pod względem wartości nie ma tutaj jakichś rewelacji? Kolejny boosterek. Energia. Oprócz tego, że wiem, że podstawową wersją tego Pokemona jest Gruki, to każdą kolejną ewolucję nie potrafię przeczytać. Nie oglądałem anime, nie widziałem gier, więc naprawdę nie spotkałem się z nazwą, więc nawet nie próbuję. Ani tej wyższej, ani tej. Karmorant? Albo Kramorant? Ok. Roton. Uuu, rotonik. A no to śliczna karta. I śliczny Pokémon. No, mamy Grukiego, to już. To przynajmniej potrafię. Spinarak Sings? Tak, to był Dobrze pamiętam. Czyli mamy podstawową wersję. Y Horsy, już mieliśmy. Janma, Janma, bo jego wyższa forma była. Inaczej się nazywała teraz ten Vulcanion? Okej. Okay. Śliczny Rivers Holo. Jestem po prostu zaskoczony jego typem wodnym, bo możliwe, że ja po prostu czegoś nie wiem, ale mam jego wersję, trafiemy go wersję. Wi i. był on typu ognistego. Tutaj jest wodnego. Więc możliwe, że to jest Pokémon wodnisto ogniowy? Albo może on ma więcej, ja, ja nawet nie wiem. Ok, ciekawe. Super. I ostatnia karta <laughs> Dito VMAX! Oh shit! No to jest do kolekcji. Moje, mój drugi Pokémon V. Moja druga karta V. VMAX! Dito. Oh, my god. O, oh, wow! Szybko do koszuleczki. No to Eevee ma przyjaciela. O kurde, Dito! No niesamowite. Zajebiście. A to dopiero drugi booster. Znaczy, może nie powinienem krakać, bo jeszcze nic totalnie nie wypadnie. O, psychiczna karta energii. To się przyda. Mhm. Powtóreczka. Gym trainer. Flutsej? Flutsej? Flutsel? Myślałem, że jak wypowiem tą nazwę, to mi się przypomni po prostu z Pokémonów, bo oglądałem jeszcze do czasu, kiedy aż miał tego Pokémona. Janma. Morpeko. To jest chyba ta sama karta co wcześniej. Ojej, jaki ładny Eevee. Mm. Ok. Kolejna Janma, i to w sumie z tego samego boostera. Stan Fisk? Okej. Okay. Holo. O, złota gwiazdka. To już wiem, że jest w miarę rzadki. Te oznaczenia dużo dużo dają. I ostatnią kartą. Okej, okay. Karalis. Trenerka, którą już trafiliśmy, tylko w zwykłej formie. Tutaj mamy full art. Nie jest on tęczowy, tak jak wcześniejsze, ale nadal jest to full art. Wow. Naprawdę moja kolekcja zaczyna się mocno powiększać. O świetne karty. Nie wiem czy do gry ale na pewno dotrzymania ich w klaserze i chwalenia się innym. Patrzę, yy, patrzyłem sobie, czy jest równo wycięta. To jedną rzecz, którą można zwrócić uwagę, to są albo jakieś rysy na karcie, albo nierówne wycięcie ramek, lewej, prawej, górnej czy dolnej. I jeszcze stan fisk. Postanowiłem jednak, że nie będę sprawdzał na bieżąco ceny tych kart. Będę to robić w postprodukcji, w montażu. Z tego powodu, że nie ma czasu na nagrywki. Tutaj kamera mi się przegrzewa, tutaj jest 15 minut, 20 minut limit nagrywania, więc wolę nie ryzykować jakimiś kolejnymi problemami i tracić czas na googlowanie. Będę to robić już po nagraniu i wstawiać w montaż. Kolejny booster. No już widzę, że dużo będzie powtórek. Jak otworzę wszystkie 10 boosterów, to się trochę tego uzbiera. Ognista karta energii. Rasted Sword. Aldegos. Nie, na pewno nie. Dobra. Dalej. O, nasz, nasza sowa. Nasza sowa, dokładnie. Morpeko. Koffing. Ghost Flur. Nie, na pewno nie. Okej. Okay. O, o, wow. Ok. E, e, witam. Witam. Witam Keogra. Tak się to chyba zmienia. Co to jest? Tęczowe A w oznaczeniu. No znowu się z tym nie spotkałem, cholera jasna. Ale jaki on jest piękny, ten Arcik tutaj. Ta ra, wysta. Co to jest? Ja pierdziele, co to jest? Oprócz tego, że wiem, że to jest legendarny Pokémon. Nic więcej. Dobra? Dobra? Ale teraz najważniejsze, jaka jest ostatnia karta? No to akurat muszę wygooglować, bo jestem ultra ciekawy. Dobra, ostatnia karta. Jan Mega. Ok, tak. Czyli wyższa forma Janmy. Ok, sprawdziłem. To jest A oznaczające Amazing Rare. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Jego cena? Mała. Ale przynajmniej oczywiście, jeśli nie jest oceniony. Jego zwykła cena to jest 2 dolary, 3 dolary, coś tego typu. Jeśli byłby wyceniony na dziewiątkę, to kosztowałby 43 dolary. W sytuacji, gdyby była to dziesiątka, już w okolicach 90 dolarów. I taka wartość, a ja jeszcze ją nie zakoszulkowałem. Tak w ogóle. Ona się nie tylko świeci, jakby tylko o jej obrazek, ale też ramka i koszt energii, umiejętności. Nie, i w sumie ta energia też i Basic, ogólnie wiele elementów tej karty się po prostu błyszczy, świeci, odbija światełko. Zabezpieczona. Jak uważa się, żeby aparat się nie przegrzał, to robota idzie jak po maśle. Kolejny booster. I lecimy. Energia, znowu Sword, znowu Luxio, znowu Małpka, znowu Snom... Znowu słoń. Znowu grupki. Znowu wydra. Znowu ważka. O! Gussiflur, W tym momencie mamy rer Kwiatka I ostatnią kartą: Zerudę. derude Sandstorm. Chyba nic, nic takiego specjalnego. Wszystkie rerki holo-skakują. Opa. Do koszulek. Zostały cztery. Oho. Przegrzewa się. Wracamy. Znowu się przegrzewało, więc postanowiłem kolejną przerwę i wyczekiwanie poświęcić na posegregowanie tych kart. Dzięki temu przynajmniej na tym stole dookoła siebie mam porządek. O! o będzie Eevee. Jest to już prawie ostatni busterek. Zostały cztery. Licząc tym. Raz, dwa, trzy, cztery. Więc w tym momencie szansa na trafienie czegoś niezwykłego raczej nie jest wielka. Ale trzymam kciuki. Energia. Trenerzy. Mm -hmm. Iwi. Nikit. Horsi. Snom. Morpeko. A i sprawdziłem. Są dwa obrazki Morpeko. To jest ten drugi. Pierwszy jest jak on jest bardziej rysunkowy. Jak miesza jakieś kadzie miodu. Uuu, uh, rej, ale tym razem holo. Wygląda groźnie. Ostatnia karta. Ojej, to była ostatnia karta. Nie zwróciłem uwagi. Dobra. O, wyszła pierwsza część koszuleczek. Na szczęście mamy kolejne paczki z koszulkami. Trzeci od końca boosterek. Raz, dwa, trzy, cztery. Energia. Bolgai o! Jakiś nowy, Tropicus? Nie, Tropius, Tropius. O! Mieliśmy chyba trzy swordy, teraz mamy wreszcie tarczę Trapinch, Shinx, Rowlet, Eevee, Morpeko. <laughs> A, to jest akurat super. Jest! rivers Holo Eevee. Starobista sprawa. I to właśnie ta karta, która jest taka piękna. Chociaż gdyby było po prostu holo, i ta woda tutaj, w której pływa I byłaby holograficzna, to wydaje mi się, że wyglądałoby cudnie. Ale reverse Holo też fajna sprawa. Ostatnia karta. Boss order? Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że ostatnią kartą może być jakby. Zwykła karta? I to jeszcze, znaczy zwykła karta już nam się z, zdarzyło się, ale że trenera, no ale ma gwiazdkę, w przeciwieństwie do innych kart y, trenerów, które miały po prostu ten diamencik, znaczy ten trapez, po prostu trapez, bo tam w internecie oni to nazywają jakimiś diamencikami, ale to jest po prostu trapezik, no więc ma gwiazdkę, no to jest rzadką kartą, okej, okay. nie ma co się z tym kłócić, ciekawe, a jego umiejka? Okej, okay, czyli... Można zamienić jednego Pokemona przeciwnego z ławki z aktywnym Pokemonem. Taka jest jego umiejka. Jeszcze nie jestem pewny czy użyteczna. I tak, jakby nie do końca się jeszcze znam na tych zasadach, nie udało mi się ani razu zagrać od pierwszego odcinka. Będę musiał po prostu zacząć grać online, bo spotkać się na żywo ze znajomymi, których nie mam. Znaczy nie mam znajomych, którzy grają. Może być to dość trudne. To jest moja trzecia karta Holo Evi. Mam Dwie karty reverse, holo, Ivi i jedną zwykłą holo. No i dodatkowo jeszcze Flamiona, i Ivi, Vimax. Naprawdę sporo się tego zbiera, no ale. Co się dziwić? Ulubiony Pokémon. Jeden z ulubionych. Przedostatni booster. Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, że miałem powtórki kart Pokémon i w sumie jeszcze nie wiem do końca co z tym robić, bo yy, szkoda mi gdzieś to wyrzucać, sprzedawać i tak nie ma po co, bo to jest nic nie warte, to są jakieś tam groszowe sprawy o, no okej, okay, nie, to już było rotonik po prostu będę to chyba gdzieś składować w jakichś pudłach, szczególnie, że powtórek jeszcze nie jest na tyle dużo, żeby zalewały mi chatę. U, mamy nasz Rivers Holo. ostatnia karta. Manapi, Manafi, chyba Manafi. No dobra. Nic, nic szczególnego, już bardziej się z Rilabuma cieszę, ale jest przynajmniej słodka ta karta, a lubię słodkie karty do koszuleczki. No i dochodzimy do końca, ostatni boosterek. I mamy cały zestawik. Tak, wszystko jest, wszystko jest już odpakowane, pokazane, sprawdzone, mniej więcej omówione. Więc można powiedzieć, że to by było na tyle. No to teraz pytanie, czy w tym ostatnim boosterze na zakończenie będzie coś ciekawego? Na moim poziomie z moją kolekcją, chyba każda holokarta jest fajna i ciekawa, ale wiadomo, w co się celuje najczęściej. Karta wody. Roton, Float Cell, Float Cell Nie brzmi mi to jakoś, okej okay. Sword, Weasel, Nikit Mhm Znowu Eevee Naprawdę jakby widać, że te karty są strasznie powtarzalne Nie spodziewałem się, że przy otworzeniu 10 boosterów Aż tak już będzie się to wszystko powtarzać Kramorant, okej okay. Jest reversem holo. No to zobaczmy, co jest ostatnią kartą Jan Mega. I to jeszcze powtórka. Czyli bez, bez rewelacji. A jak jest powtórką, to nawet ją już nie foliuję, Bo wszystkie karty z gwiazdką y, są przeze mnie foliowane. Nie mam póki co klaserów, żeby te najładniejsze, najż... znaczy, nawet nie najrzadsze, tylko żeby właśnie móc w jednym miejscu trzymać przynajmniej te rzadsze, te rare karty. Wtedy bym to trzymał tu, tak to na razie trzymam w koszuleczkach. No to podsumowując, wydaje mi się, że jestem zadowolony, ja jestem bardzo zadowolony i już wreszcie rozumiem, czym są te El Elite Trainer Boxy. Wydaje mi się, że to jest fajny gadżet. Fajna sprawa, żeby móc sobie raz na dodatek coś takiego kupować. Jest to trochę drogie, a, ale kupowanie raz na dodatek wydaje się sensowną sprawą. Przynajmniej dla mnie, oczywiście dla mnie. Plus, jak będę wiedział, ciekawe tego też muszę się dowiedzieć, bo nie sprawdzałem, z jak, czy jest dany dodatek kart zapowiadany, na przykład wystarczająco wcześniej, żeby móc się przygotować, sobie nie wiem, trochę pieniędzy odłożyć, czy coś. Jeszcze tego nie sprawdzałem, bo póki co w momencie, kiedy wyszedł już najnowszy dodatek, czyli ten y, Fusion Strike, w tamtym momencie dopiero zainteresowałem się już y, kartami, więc jeszcze nie, jeszcze nie trafiłem na sytuację, w której jakiś dodatek wychodził, kiedy ja byłem na bieżąco z tematem. I mogłem zaobserwować, że okej, okay, okej, okay, już jest zapowiadany. Może już jest jakiś zapowiedziany na kiedy. Albo to jest w ogóle stałość wypuszczania na przykład e, co pół roku. A ja w ogóle nie wiem, bo nie czytałem o tym. To w tym wypadku tutaj się warto zainteresować tematem. Okej, okay. to już wiem co robić jako swoją pracę domową. No to to by było na tyle. Nie tracę waszego czasu albo swojego czasu. I na nagrywanie i na oglądanie tego kolejny raz. Cześć, cześć. I do zobaczenia w następnym odcinku.